Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj z tej strony Drozo, a my idziemy na Maradisa, bossa faraonów, który występuje głęboko w lochach Tombu The Shadow, oczywiście na Ankrachmun. Żeby zawalczyć z tym bossem, potrzebujemy jedynie 75 levelu, ponieważ po drodze mamy bramkę levelową. Jest to część oczywiście hota questu i akurat w walce z tym bossem mamy tą bramkę levelową na poziomie 75. Oprócz tego potrzebujemy jednego scarab coina, żeby przejść przez teleport. Tutaj mamy bramkę levelową, no i idziemy już później zgodnie z drogą. Co do samego bossa, ma on 3000 HP, daje nam 3900 expa, jest odporny na ogień i śmierć w 100%, a na energię w 20%. Wrażliwy jest natomiast na lód w 10% i na świętość w 20%. Słuchajcie, tutaj są takie ogniska, jeżeli wejdziemy, kiedy one się palą, kiedy są fioletowe, zabierze nam to 300 HP. Jeżeli wejdziemy wtedy, kiedy są szare, no to nam nic nie zabierze. Nawet jeżeli pod nami wtedy ognisko się zapali, też nam to nic nie zabierze. Więc w tej części nie ma co się śpieszyć. Poczekajmy, aż ogniska się wyszarzą i wchodźmy wtedy i idźmy tam powoli sobie na dół do następnego teleportu, który to już nas poprowadzi do naszego finalnego bossa. Bossa tego bijemy z trzech powodów. Po pierwsze, chcemy dokończyć Hota Quest, dwa, chcemy wylocić minimami, trzy, chcemy wylocić Phoenix Shield. Minimami jest drogie, Phoenix Shield jest bardzo drogie, na moim serwerze oferty sprzedaży wynoszą 600k, więc naprawdę warto. Jeżeli chcemy ukończyć Hota Quest, to musimy wziąć ze szczątek bossa Burning Heart, a potem ze sarkofagu część hełmu, z którego później zrobimy Ancient Helmet. Przechodząc tutaj, pamiętajmy, żeby wziąć jakąś ochronę przeciwko ogniu, ponieważ jak widzicie, są wieżyczki, które walą z ognia, a także są smoki, no i sam boss uderza też mocno z ognia, tak samo jak z fizyki. Dobrze, więc ja już będę kończył ten filmik. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Trzymajcie się, cześć!